telewizja w Polsce.pl. Edyta Hołdyńska, witam Państwa w Państwa studiu, studiu Polaków. To jest właśnie to miejsce, gdzie mogą Państwo do nas dzwonić. Wszystkie wydarzenia, w których gorąco było w ostatnim okresie, o których warto Państwa zdaniem porozmawiać, możemy poruszyć właśnie na tej antenie. I mamy już, drodzy Państwo, pierwsze połączenie, więc nie przedłużając, łączymy się z pierwszym gościem studia Polaków. To pan Tomasz z Łącka. Halo, dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Panie Tomaszu, słuchamy, zamieniamy się wszyscy w słuch, z czym pan do nas dzwoni? Nie no, ostatnio rozmawiała pani o, czy prezydent Duda może kandydować i czy zostanie wybrany na ponowną kadencję. Tak, i co pan uważa? I uważam, że tak. Miała pani chyba w piątek studio ekspertów, oni to bardziej pod względem takim rozpatrywali polityczno-prawnym, a ja rozpatruję to pod względem takim, jak ten człowiek się zachowuje. No i jak się zachowuje? Co jest, daje mu ten blisko, gwarant zwycięstwa? Jest blisko Polaków, nie jest jakimś nadętym człowiekiem, jest efekt świeżości. To jest młody człowiek, 40-paroletni. Włada bardzo dobrze językami. I jeżeli, nie wiem, czy pani pamięta sytuację z początku kadencji, jeżeli tam miała odczytywać i poprosiła jakiegoś harcerza do odczytania listu, co chyba było na Święto Żołnierzy Wyklętych, no to bez żadnego wahania zgłosił się pan prezydent i odczytał. Tak, to była taka sytuacja, pamiętam doskonale. Były też inne, kiedy prezydent Andrzej Duda ratował hostię przed upadkiem, podnosił ją księdzu w trakcie udzielania pierwszej komunii. To chyba się liczy. No i ostatnio, to nawet w Polsce wyczytałem, że ksiądz, który teraz niedawno dostał święcenia kapłańskie, zmarł chyba 2 dni temu, czy troszeczkę wcześniej. Tak. I też go prezydent odwiedził. No, zdjęcie jest jak klęka, ksiądz go błogosławi na tym łóżku, bo on chyba odprawił w końcu tą swoją pierwszą mszę. Także tutaj tu pewne rzeczy powinno się bardziej wyeksponować, jakim on jest człowiekiem. Pozostali prezydenci oczywiście nie można nic powiedzieć na pewne tematy, ale jak oni się zachowywali, no bo ale wstydu. Obecny prezydent wtedy nam nigdy nie przyniósł jako Polakom za granicą czy w Polsce. No rzeczywiście ten wizerunek społeczny. Tak, jest bardzo ważne. Myśmy się skupiali w piątek ubiegły na tej wizycie w Stanach Zjednoczonych prezydenta Andrzeja Dudy. Cieszymy się, że pan ogląda. I rzeczywiście tam skupialiśmy się na tych aspektach właśnie, jak ta wizyta zmieni postrzeganie prezydenta Andrzeja Dudy. Ale rzeczywiście te kwestie są ważne, o których pan też mówi, czyli na co dzień, jaki jest prezydent Andrzej Duda. Nie, obserwuję tych wszystkich prezydentów. No najbardziej jeszcze była taka kwestia z panem Kwaśniewskim. Nie jest to moja bajka polityczna, bo żeśmy kiedyś rozmawiali, ale jednak też pewne zachowania miał złe ze śmigłowcem i, że tak powiem, przed rzeźnianiem papieża, ale też reprezentował nas w miarę. Na ostatni prezydent, no to jak go nazwali strażnik Żyrandola, no to... Tak było. No takich różnych mieliśmy prezydentów, ale to wszystko wyniki demokratycznych wyborów, panie Tomaszu, trzeba pamiętać. W ogóle tego tak. nie neguję. W czasie po katastrofie smoleńskiej był marszałkiem Sejmu, przejął rolę prezydenta, bo tak jest w konstytucji zapisane, zachował się, że tak powiem, wszystko zgodnie z procedurami, no ale też liczy się później, jak już został prezydentem, w wyniku wyborów. Narodu, oczywiście. Tak, i to jest bezstronne, ale też trzeba umieć się, że tak powiem, tak po ludzku sprzedać. A no właśnie, dziękujemy serdecznie. Swój wizerunek. Panie Tomaszu, za tę opinię. Obecny prezydent jest wart drugiej kadencji i to też państwo powinniście podkreślać. Oprócz tych walorów
Jest doktorem prawa, więc... My nie możemy namawiać Polaków do tego, na kogo mają głosować, ale oczywiście Polacy swój rozum mają i my w programach przybliżamy opinie różnych stron. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Pan Tomasz z Łącka do nas dzwonił. Dziękujemy serdecznie, bo mamy już drugi telefon, drodzy państwo. Dzwoni do nas pan Jeremi z Wielkiej Brytanii, który chciałby podzielić się swoją historią, historią swojej emigracji. Jak państwo wiedzą, historię emigracji przedstawiamy także w telewizji w Polsce.pl. Bardzo często o nich mówimy. Halo, dzień dobry, panie Jeremi. Czy my się słyszymy? Widzimy się nawet. Dzień dobry. Ja mam nadzieję, że państwo mnie słyszycie. Słyszymy bardzo dobrze. Bo to jest tak daleko po prostu, że tego. Słyszymy pana razie... i nie tylko, chyba jeszcze rodzina. No jest trochę ludzi po prostu i wszyscy byli, są zainteresowani po prostu. A no zobaczymy po prostu, czy będzie można na żywo to opowiedzieć po prostu. Co opowiedzieć? Kiedy pan wyjechał i dlaczego? No, wyjechałem dlatego, że pracując 20 lat na swoim biznesie, Urząd Miasta Łodzi dał mi karę 2 milionów złotych za rzekome zajęcie pasa drogowego na podstawie sfałszowanego dokumentu, który poszedł najpierw do samorządowego kolegium w Łodzi w 2012 roku, a później do sądu administracyjnego w Łodzi i tam wszyscy potwierdzali po prostu fałsz, jakim było używanie dokumentu, który został spreparowany przez urząd. Dlatego, że sprawę, którą ja spisałem, była umową dzierżawy spisaną ze mną i z moją byłą małżonką Małgorzatą Izabelą Wodzicką, która jest teraz w Łodzi. DDM-em. Nie wiem, czy państwo mnie słyszycie. Coś przerywa rzeczywiście, ale sens w pańskiej wypowiedzi jest znany. Rozumiem, że te zawiłości prawne spowodowały, że pan wyjechał. No tak, no bo straciłem nagle po prostu miejsce pracy. Było to w ten sposób, że przyjeżdżał no, pracownik jakiejś firmy budowlanej i zamykał na przykład mi wjazd, bo ja miałem taką otwartą myjnię i wulkanizację i bufet w Łodzi na Milionowej Róg Rydza. Blisko skrzyżowania, w takim dość dobrym miejscu. No i po prostu zamykał słupkami po to, żeby klienci nie wjeżdżali, a pół roku wcześniej, w marcu chyba, właściwie dwa, trzy miesiące wcześniej przyjechały wodociągi i pierwotnie oskarżając, że mam rzekome zaległości, też w ten sposób, ta sama metoda, wyłączyli wodę, obcięli po prostu mi dostęp. Chyba utraciliśmy połączenie z panem Jeremim z Wielkiej Brytanii. Niestety, choć ta historia przedstawiona z jednej strony też bardzo ciężko się słucha, nie znając całej sprawy i nie znając kontrargumentów z drugiej strony, więc może to i lepiej, drodzy państwo. Czekamy na kolejne połączenie. Można zgłosić się do Studia Polaków i przez aplikację, ale także dzwoniąc do nas pod specjalnie przygotowany dla państwa numer telefonu. Na początek przybliżymy, przypomnimy w zasadzie państwu, bo państwo oglądając telewizję w Polsce.pl mogą już znać te instrukcje. Ale raz jeszcze, jak dodzwonić się do Studia Polaków? Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze Studia Telewizji w Polsce.pl. To
jest właśnie tak bardzo proste. Mogą Państwo przez cały czas w zasadzie logować się na stronie www.studiopolaków.pl i tam poznać też te instrukcje szczegółowo, zalogować się i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi też w tej aplikacji. To jest bardzo proste, można się zapisać na rozmowę z nami, no i my będziemy do Państwa dzwonić ze studia, łączymy się na antenie, tak jak Państwo widzieli to przed kilkoma sekundami. Drodzy Państwo, te najważniejsze wydarzenia z ostatniego tygodnia. Przypomnimy jeszcze Państwu na koniec, zanim ponownie połączymy się z panem Jeremim, który się do nas dodzwonił z Wielkiej Brytanii. To były między innymi w tygodnikach gorące pytania wokół filmu Tomasza Sekielskiego. Tutaj jest ta okładka. Tomasz Sekielski, no i jak wiemy, jego brat przygotowali film Tylko nie mów nikomu. Pytania, które zaczęły się pojawiać na początku, są zupełnie inne niż opisują to nasi autorzy w tym wydaniu tygodnika Sieci, bo już teraz trudno jest uniknąć podejrzeń, że bracia Sekielscy przygotowują ten film, a także jego nową odsłonę tuż przed kampaniami wyborczymi. Teraz, jak to miało miejsce w przypadku Tylko nie mów nikomu, przed wyborami do Europarlamentu, no i kolejna odsłona tego filmu jest planowana tuż przed wyborami do Parlamentu Polskiego, więc już coraz więcej tych pytań o upolitycznienie tych działań w tygodniku Sieci. W Newsweeku z kolei atak na Danutę Cholecką, prowadzącą i szefową Wiadomości Telewizji Polskiej. Gotowa na wszystko, jak niezbyt zdolna dziennikarka, już na wstępie zaznacza Newsweek, atakując kobietę, która jest twarzą i szefową Wiadomości TVP, zabiega o karierę, sławę i względy polityków PiS. A w środku, w artykule, wszystko robi Tomasz Lis i załoga, by Danutę Cholecką zdyskredytować, przedstawić jako tę, która pnie się po tych szczeblach kariery za wszelką cenę i nie ma do tego predyspozycji. To jest najważniejsze. Dużo też takich plotek, które mają zdyskredytować samą Danutę Cholecką, choćby to, jak przynosi do pracy jedzenie z domu w reklamówce. To zdaniem Tomasza Lisa ma być takie mocno deprymujące, ale także jak zmienia buty choćby, co wyjście. To wszystko służy, te zabiegi, te plotki, takie smaczki w tym tekście są właśnie po to, by cały obraz Danuty Choleckiej był taki nie dość poważny, aby pokazać właśnie, że ona pnie się po tych szczeblach kariery nieuprawniona do tego, by tę karierę aż na tak wysokim szczeblu posiadać. Dość plastiku w polityce i tu są zmiany dotyczące prawa ważne opisane w tygodniku. Mianowicie będziemy musieli już teraz segregować śmieci, jeżeli Państwo jeszcze tego nie robią, no bo te opłaty będą dwa razy wyższe. Najbogatsi Polacy w tygodniku Wprost, może pierwsza trójka, bardzo szybko, Michał Sołowow. To numer jeden, drodzy Państwo. Żeby Państwa zdenerwować albo... Jesteśmy? Jesteśmy czy nie? Nie ma nas? No. Czy jesteśmy już? Drodzy Państwo, czyli numer jeden na tej liście to Michał Sołowow, 12 miliardów złotych, najbogatszy wedle tygodnika w prostej listy 100 najbogatszych, którą przygotowuje tygodnik od lat. Numer dwa Zygmunt Solorz, 10 miliardów złotych, numer trzy Sebastian Kulczyk, 7 miliardów, Dominika Kulczyk, 7 miliardów złotych, Tomasz Biernacki, 6 miliardów i to jest ta pierwsza piątka. Tak to wygląda. Zygmunt Solorz, najpotężniejszy człowiek polskich mediów, pisze tygodnik Wprost. Od 27 lat już nieprzerwanie pojawia się na liście 100 najbogatszych Polaków. Kolejny rok z rzędu utrzymuje tytuł drugiego najzamożniejszego człowieka w kraju. A no właśnie, ma wpływ na to nie tylko co oglądamy, to telewizja Polsat, ale także ile płacimy za telefon czy prąd, bo to cyfrowy Polsat, no i Polkomtel, Telekom Plus, prawie 10 milionów klientów komórek oraz zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin, który rozsyła po kablach 7% energii elektrycznej do polskiego systemu. Giełdowa Netia to także jest Zygmunta Solorza, SK TV, Polo TV, TV i Vox Music, to wszystko należy do tego człowieka, numer dwa. A Michał Sołowow, tylko przypomnę sylwetkę tego numeru jeden,
Najbogatszy Polak, który tylko w ciągu roku powiększył swój stan posiadania o kolejne 2 miliardy złotych, kiedyś był największym rekinem polskiej giełdy. Dzisiaj działa już poza parkietem, a najcenniejszym składnikiem jego majątku pozostaje Syntos, największy w Europie producent polistyrenu do spieniania, który stosuje się w płytach termoizolacyjnych do cieplenia budynków, drodzy państwo. No i właśnie od tego te miliardy, których oczywiście zazdrościmy tym najbogatszym. I tymi historiami z tego tygodnia, także historiami, którymi dzielili się z nami państwo, kończymy to wydanie Studia Polaków. Dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam, że mogą państwo do nas dzwonić od poniedziałku do piątku o godzinie 14, ale także zapisywać się do nas na te rozmowy. My je akceptujemy, przeglądamy i potem akceptujemy. No i dzwonimy do państwa, żeby państwo mogli na antenie Studia Polaków w telewizji w Polsce.pl się pojawiać. Zapraszamy państwa serdecznie, nie tylko ja co piątek, ale także Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Wojciech Biedroń, Marek Pyza, Marcin Wikło i Dorota Łosiewicz. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia.